mechanizm, że jest pewien kozioł ofiarny, no jest ta miesiączka, która jest dowodem historycznie naszej gorszości, naszej niższości, tego, że jesteśmy brudne, gdzieś tam gorsze jako kobiety, więc się od niej dystansujemy. To jest dla mnie w pełni zrozumiałe, skąd się ten rytuał wziął. To jest jakby takie powiedzenie, to nie ja jestem nieczysta, zła, głupia, to ona, to ta miesiączka, to nie ja, tak? Stajemy po stronie silniejszego, tak? I powtarzamy. To jest trochę tak, jak się spotyka towarzystwo i wszyscy mówią, no jestem za prawami kobiet, ale to jest feministki. Ja to nie jestem feministką, jestem za prawem kobiet do pracy, ale nie jestem tą złą feministką. Tutaj miesiączka jest tą naszą złą feministką, tak? Ona jest tą, wiesz, trzeba jakby się od niej, to nie ja. Witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Koleżanek i to jest pierwszy odcinek drugiej serii programu. I jest dzisiaj ze mną Natalia Miłuńska. Cześć Natalia. Cześć. Natalia jest z wykształcenia antropolożką. Jesteś też twórczynią i właścicielką firmy Naja, która produkuje ekologiczne podpaski. Jesteś edukatorką i specjalistką w dziedzinie menstruacji. Jesteś też propagatorką czerwonego namiotu. No to może zacznijmy od tego, co to jest ten czerwony namiot, bo to brzmi bardzo enigmatycznie. Ponieważ zajmuję się 20 lat już teraz, tak, tematem cyklu miesiączki i jestem praktykiem z moich poszukiwań antropologicznych, tak, bo też oprócz tego, że pracuję z kobietami, prowadzę wykłady, warsztaty, tak, to dużo mam takich zainteresowań badawczych i szukania wiedzy, do której często nie jest wcale tak łatwo dotrzeć, tak, bo bardzo często antropologowie to byli mężczyźni, jechali gdzieś tam, rozmawiali z mężczyznami z jakiejś rdzennej kultury, ani z kobietami, często kobiety nie chciały z nimi gadać, szczególnie o swoich jakichś, no nie wiem, tajemnicach albo o obrzędach czy rytuałach, tak. Trochę mi zajęło dotarcie do takiej wiedzy, tak, gdzie są opisane realne zwyczaje kobiet związane z miesiączką, z celebrowaniem miesiączki i z miesiączką jako pozytywnym zjawiskiem kulturowym. Być może te słuchaczki, tak, czy te kobiety, które teraz nas oglądają, być może się spotkałyście z takim opisem gdzieś na studiach, że to odosobnienie miesiączkowe, to był taki rodzaj wygnania, że kobiety były gdzieś wygnane, gdzieś tam wyrzucone do zawodu społeczności, musiały siedzieć w tych jakichś szałasach same, uznane za nieczyste, tak? I to jest taka jakby jedna wizja, którą mamy i ona się nie wzięła znikąd, bo rzeczywiście są typy kultur, w których miesiączka traktuje się jako nieczystą, jako dowód tego, że kobieta jest gorsza i wtedy rzeczywiście te kobiety są izolowane w taki przykry sposób. Ale oprócz tego, że była taka negatywna jakby kultura czy negatywny zwyczaj, to istniał też w różnych kulturach, w różnych czasach taki zwyczaj, który no, możemy nazwać czerwonym namiotem, który nie był negatywny, a był pozytywny, ponieważ był tworzony przez kobiety dla kobiet. I to jest pewien rodzaj spotkania, wspólnoty, prawa do wolnego czasu też z okazji miesiączki. To w Afryce na przykład bardzo ciekawe kobiece siostrzeństwa, no bo nie braterstwa, tak, no, ale takie organizacje, stowarzyszenia, możemy powiedzieć, tak, kobiece w Ameryce Północnej. Tak jakby udało mi się dotrzeć do różnych bardzo inspirujących opisów tego, w jaki sposób kobiety same, kiedy mogły, jakie one tworzyły zwyczaje wokół miesiączki, tak, i jak te, w jaki sposób, nie wiem, ją przechodziły, jak się wspierały w tym, jak ją celebrowały. I to możemy nazwać pod taką zbiorczą nazwą czerwony namiot, tak historycznie, kulturowo. Dlatego ja tą nazwę w pewnym sensie zaadoptowałam do tych warsztatów, czy do tego nurtu, który proponuję, tak jakby do takiej aktywności pozytywnej wokół miesiączki. Bo po prostu ta nazwa też mi się wydała dość ładna i taka lapidarna. Możesz zebrać swoje koleżanki i stwierdzić, ok, no to zróbmy sobie czerwony namiot, nie wiem, bo moja córka ma fajną miesiączkę, albo, bo nie wiem, ja nie miałam fajnej pierwszej miesiączki, to zróbmy sobie czerwony namiot. Możesz zrobić czerwony namiot w domu, nie? Czyli zrobić miłą atmosferę, kupić tą ulubioną czekoladę, nalać lampkę wina, nie wiem, wiesz, tak po prostu położyć się wygodnie jak królowa
zawiesić sobie, nie wiem, kawałek, są takie fajne moskitiery czerwone, tak, z którymi można zrobić po prostu jedną minutę na klimat. Chodzi o taką przestrzeń, która jest przyjazna dla ciebie, dla twojego ciała, która cię wspiera w odpoczynku, tak, która cię rozluźnia. Tak? I taką przestrzeń, w której czujesz, że masz prawo teraz odpocząć, wyłączyć się, rozluźnić i pobyć ze sobą. A mówiłaś o opisach tego, co dzieje się w takim czerwonym namiocie, albo o opisach takich spotkań kobiecych w tym okresie. No i chciałam cię zapytać, jak to wyglądało, żebyś mogła taki jakiś opis przedstawić. To zależało też bardzo od kultury. Podstawą jest to, że miesiączka nie była uważana za nieczystą czy brudną, tylko to są takie kultury, w których uważano, że w ogóle kobieta, kobiece ciało jest przejawem jakiejś, powiedzmy, kosmicznej mądrości, albo że w ogóle jest jakoś ważne, czyste, nie wiem, piękne. To są różne kultury i różne też zwyczaje, może tak to trochę skontrastuje. Na przykład w Afryce wiadomo, że było bardzo dużo masażu, bardzo dużo tańca i raczej takie uczty, raczej taki rodzaj właśnie stowarzyszenia kobiecego, gdzie po prostu spotykasz się i robisz imprezę, możesz leżeć, odpoczywać, ktoś cię pomasuje, bo cię bolą plecy, tak? Jakby jest dobre jedzenie, nie trzeba nic robić. Potem jakieś laski wstają, zaczyna grać na bębnach i zaczyna się imprezka, tak jakby w sensie. Pewien rodzaj tańca, który bardzo rozluźnia i jeżeli się go praktykuje, myślę, że w tych afrykańskich kontekstach tego bólu miesiączkowego na przykład było dużo mniej, no bo jeżeli cały ten obszar miednicy jest rozluźniony, nie ma tam żadnych napięć, tak, i jakby ten taniec też jest taki, że go rozluźnia, no to w tej kulturze to nie było tak, że tego, że było dużo bólu, więc one mogły sobie tam potańczyć. Były takie kultury bardziej nastawione na doświadczenie, powiedzmy, metafizyczne. I tutaj jest bardzo ciekawe plemię Jurok z Ameryki Północnej, z terenów dzisiejszej Kalifornii. No i tam, wiesz, jest ciepło, więc było sporo jedzenia, było łatwo jakby, no łatwiejsze życie, tak? No to nie jest eskimoskie ciężkie życie, nie? Że trzeba się tam namalować, żeby przeżyć. W związku z czym tam te kobiety miały prawo do 5, nawet do 7 dni odosobnienia. Zaraz to jeszcze o tym powiemy, jak to jest możliwe, że one miesiączkowały w tym samym czasie, tak? Ale jakby. Właśnie, właśnie, bo to od początku samego się nasuwa. Pogadajmy o tym, jakby tak. co się działo. No i to, co one opowiadają, bo tam na szczęście Teodora Kreber, bardzo taka niesamowita badaczka. Teodora Kreber tam bardzo weszła w tą społeczność i zrobiła bardzo, bardzo sensowne badania. No i to jest tak, że one miały poza swoją wioską w górach chatę nad jeziorem, która była taką ich właśnie tym ich czerwonym namiotem, czy tym ich miejscem spotkań, gdzie te kobiety wychodziły sobie, zostawiały jakby pracę, wiesz, dzieci, zajmowanie. No, piersi, tak, ale jakby całą w ogóle jakby mężczyzną i szły sobie i miały taki 5 dni na pewno odosobnienia, gdzie sobie po prostu, wiesz, były, odpoczywały, robiły jakieś swoje ceremonie, ale one miały taki bardzo piękny mit, że w tym jeziorze, kiedy pływasz, to niebo jest wielkim jeziorem, w którym pływają w krainie wielkiego ducha twoje przodkinie. I jak pływasz w tym jeziorze i w ogóle jesteś nad tym jeziorem, no to one ci zsyłają wtedy, nie wiem, wsparcie, pomoc, jakieś wskazówki. I w ogóle uważano tam, że miesiączka to jest taki czas, kiedy łatwo jest być w kontakcie ze sobą, w związku z czym można, nie wiem, właśnie wyśnić, wymarzyć coś, wymodlić dla tej społeczności, nie wiem, jakieś mieć wizję swojego życia, co chcesz w ogóle. Na pewno w tej społeczności Nawahów, to jest też Ameryka Północna, była taka postać mityczna Changing Woman, tak, pani zmiany. To jest bardzo w ogóle ciekawy mit. Ona jest uważana tam za no, taką nauczycielkę ludzi, za taką twórczynię życia. Są różne wersje tych mitów. I tam jakby oni mieli taką wizję, że życie jest o zmianie, życie na ziemi jest o zmianie, o cyklach, o tym, że wiesz, jakby jesteś w zmianie. I jako kobieta
no, możesz się czuć przytłoczona tymi zmianami, albo możesz zostać panią zmiany. I możesz w tej zmianie sobie surfować na jej fali i w ogóle, wiesz, mieć pełen luz do tego. Także jakby to jest w obszarze twoich kompetencji i bardzo łatwo. No i ta pierwsza miesiączka, czy w ogóle miesiączka była tak uważana za takie spotkanie z panią zmiany, z taką energią życia, z boską energią, tak? To jest zupełnie inne podejście. Tak, tutaj uporządkować nam to może taka bardzo ciekawa, fascynująca, jeszcze żyjąca badaczka Ryan Eisler, która stworzyła taką teorię kultury, kontinuum pewnego kulturowego i uporządkowała tak kultury, że jej zdaniem są dwa typy kultur. Jedne są zorientowane na dominację, a drugie na współpracę. I że w tych kulturach, które są zorientowane na współpracę, rola kobiety i w ogóle ranga społeczna jest równa mężczyźnie i to, co się wiąże z, nie wiem, z miesiączką, z kobiecym ciałem, poród, tak, jest uważane za ważne, święte, nie wiem, jakoś czyste. A w tych kulturach, które są zorientowane na dominację, jest bardzo duży nacisk na hierarchię władzy, więc trzeba uporządkować tych, którzy są lepsi, tych, którzy są gorsi, są niżej, tak, na tej drabinie. I w tych kulturach, no, kobiety są niżej od mężczyzn, mężczyźni mają swoją hierarchię i tam to, co jest związane z miesiączką, jest uznane za nieczyste i jest dowodem tej niższości kobiet. Tutaj też druga taka antropolożka, bardzo znana, Ruth Benedict, ona stwierdziła taką bardzo mocną korelację. Im bardziej wojownicza i agresywna jest dana kultura, tym bardziej uważa miesiączkę za nieczystą. To nie jest tak, że zawsze, ale w bardzo wielu kulturach tak jest. I to też coś mówi nam o naszej, tak? Na ile jesteśmy nastawieni na walkę, na przykład, wiesz, używamy walki jako metafory. Nasza kultura jest bardzo dobrze przesiąknięta, nie? Nawet jeżeli idziesz na siłownię i chcesz wziąć się za siebie i tam ćwiczyć, to co mówisz? Ojej, to dopiero walka. Walcz ze sobą, nie pokonaj siebie. Tak. Samo, nie wiem, jak jest choroba, no to co my robimy? My walczymy, walczymy z rakiem, wygrał z chorobą. Ja to wyjaśnia, dlaczego w jednych kulturach kobiety miały więcej możliwości, żeby same tą kulturę tworzyć, żeby one określały, czym dla nich jest miesiączka, jak one chcą w ogóle do niej podejść. Bo moje podejście jest takie właśnie, że najważniejsze moim zdaniem jest to, żebyśmy my stały się współtwórczyniami kultury, żebyśmy wyszły z takiej opresji, że nie wiem, kultura nas programuje, mówi nam, w jakiej mamy być relacji ze sobą, ze swoim ciałem, z miesiączką, nie wiem, tak? Nie wiem, z różnymi grupami, które są mniejszościami, tylko żebyśmy mogły same doświadczać swoich doświadczeń, doświadczać swojego ciała i same określać, co to dla nas jest. Może dla niektórych kobiet, nie wiem, miesiączka będzie fizjologią i czymś zupełnie nieważnym i to jest absolutnie okej, okay, tak? A dla niektórych będzie czymś ważnym albo będą ją lubić i to jest też okej, okay, a no, w naszej kulturze nie do końca to jest okej, okay, jak się lubi miesiączkę. Można dostać po łapie. No właśnie. Ja bardzo takie zdanie, które powiedziałaś, bardzo mi się tak spodobało i sobie je zapamiętałam. Powiedziałaś je w jednym z wywiadów, który oglądałam przed naszym spotkaniem na YouTubie i powiedziałaś, że ty bardzo lubisz swoją krew menstruacyjną. I to jest takie zdanie, ja myślę, że wiele osób, jeśli je usłyszy, to w ogóle nie będzie wiedziało nawet, jak na nie zareagować, bo po prostu też jesteśmy tak nieprzyzwyczajeni do tego. Czy ty zawsze byłaś otwarta na temat menstruacji? Czy to się w tobie zmieniało? No tak, to na pewno jest takie zdanie, które jest prawdziwe, nie? Że ja po prostu uwielbiam moją miesiączkę. Taki to jest dla mnie jeden z najprzyjemniejszych momentów, tak, w miesiącu. I wiem, że też to jest zdanie, które budzi kontrowersje, ale ono pokazuje, że jeżeli, no wiesz, niektórzy nie wiedzą, co powiedzieć, niektórzy reagują bardzo nerwowo i to znaczy, że dotykam czegoś, co jest tabu w tej kulturze, tak? Bo taka gwałtowna reakcja, która czasem polega na tym, że ktoś mi mówi, że nie mogę lubić, tak? Że nie powinnam, tak? Że to jest nie w porządku, tak? Że to są tego rodzaju emocje. Chociaż nie mów o tym, no możesz sobie lubić, ale chociaż już o tym nie mów. Ale już chociaż o tym nie mów. To nam pokazuje, że jakby ja przekraczam to tabu. I moja historia jest taka, że ja na początku jako dziewczynka miałam bardzo mocne doświadczenie pierwszej miesiączki
dla mnie teksty były też takie bardzo mocne, ta krew była taka czerwona i to było takie, mogę powiedzieć, pewnego rodzaju katarzis. Potem przez wiele lat miałam bolesną miesiączkę. Też myślę, że dlatego, że no, moja babcia, która była ze mną, kiedy miałam tą pierwszą miesiączkę, jakby natychmiast ukryła wszystkie ślady zbrodni, nie? Ja się obudziłam z tą miesiączką i ona po prostu, wiesz, zrobiła wszystko z miłości, z dobrej wiary, że nikt nie może się dowiedzieć, tak? Ale ta atmosfera, że nikt nie może się dowiedzieć, wiesz, ten po prostu taki i mój młodszy brat. Pamiętam, jak ja jemu mówiłam, że nie pogram z nim w piłkę, to był lipiec, było strasznie gorąco i że po prostu, że nie, no, że nie zrobię tego, bo mnie boli brzuch. A on mówił, ale przecież jesz, to nic cię nie boli, tak? Jakby cię bolał brzuch, to nic nie jadła, bo bardzo logiczny, nie? Graj ze mną w piłkę. Ja pamiętam, że stałam tam po prostu na takim placyku, po prostu takie, wiesz, lipcowe słońce, taka ten, po prostu umierając i tam na bramce, nie? Żebym grał mi postrzelać. To jest takie moje wspomnienie, bo właśnie wiedziałam, że nie wolno mi powiedzieć, że ja mam miesiączkę. No i zobacz, jak to jest w ogóle, jakie to jest doświadczenie, że nie możesz w ogóle pójść za tym, czego potrzebujesz. Jaki to jest w ogóle przekaz, jaka to jest nauka dla kobiet. Nie, nie możesz pójść za tym, czego potrzebujesz, bo nikt nie może się dowiedzieć. I potem miałam przez wiele lat własne miesiączki i kiedy miałam 20 lat, to był taki moment, kiedy nie było jeszcze żadnych, tak jak teraz jest mnóstwo różnych metod pracy z ciałem, duża wiedza o psychosomatyce, tak jakby można sobie jej poczytać, posłuchać i dużo, a wtedy za bardzo nic nie było. Jeszcze. Ja po prostu z takiej desperacji, że mnie boli, że wiesz, żadne środki przeciwbólowe nie pomagają, po prostu zaczęłam rozmawiać z moim ciałem. To było coś takiego absolutnie spontanicznego, zupełnie desperackiego. No i to było dla mnie wielkim szokiem, bo ja usłyszałam odpowiedź z ciała, dlaczego mnie boli. I to było dla mnie takie, co sobie tam coś zanotowałam, nie? I tak jakby mnie olśniło, czemu mnie boli, nie? I to było takie, wow. Ja to potem, wiesz, przyjęłam. No bo w ogóle nie wiedziałam, co mam z tym zrobić. I potem w nocy miałam taki sen, że taki wielki krab, żółty, złoty, z takimi wielkimi szczypcami, które mi tak wiesz, ściskały ten brzuch i powodowały ten ból, wychodzi do oceanu i odchodzi ode mnie. I nigdy więcej nie bolała mnie miesiączka. I wiesz, ja miałam 20 lat i dla mnie to było takie ta miesiączka może być przyjemna, może mi w ogóle nie boleć, co więcej, ja mógł się dogadać sama ze swoim ciałem, ze sobą, to w ogóle ma jakiś powód. Ja wtedy miałam mnóstwo takich pytań, to jaki jest sens miesiączki, po co w ogóle jest to doświadczenie, po co jest coś takiego w ciele, jakie to może dla mnie mieć sens. Wiesz, i tak się zaczęła moja droga od wielu pytań tak naprawdę i od jakiegoś takiego mocnego doświadczenia, że w ogóle ta miesiączka, czy to, co się w ogóle dzieje z ciałem, nie, ma jakiś sens też i jest powiązany z psychologicznym czy psychicznym doświadczeniem. I potem zaczęłam się tym zajmować, byłam w kręgu kobiet, poszłam im o tym opowiedzieć, byłam dziewczyny w ogóle, a one po prostu zareagowały. Kilka stanęło i zaczęło na mnie krzyczeć, że mam w ogóle nie mówić, nie poruszać tego tematu, że co ja robię, że ja, że w ogóle to jest bez sensu. I to była tak gwałtowna reakcja na nie. Ojej, to tego się nie spodziewałam. Nie śmiałam dwudziestolatkę, która mówi, słuchajcie, czy w ogóle mi się udało tutaj tego, nie? W ogóle w takim bardzo przyjaznym kobiecym kręgu. I takie, nie mów tego, nie wolno. I to mi wtedy bardzo pokazało, jak mocne jest to tabu i jak bardzo nam nie wolno mówić o miesiączce. I to sprawiło, to drugie doświadczenie, że zaczęłam tego szukać, nie? Dlaczego tak jest? Jakie jest podejście do miesiączki, dlaczego w ogóle kobiety tak gwałtownie na to zareagowały. No i to też taki, wiesz, był dla mnie ważny moment, nie? Żeby w ogóle zrozumieć, nie? Nie żeby się czuć zranioną, nie żeby mi było przykro, no wiadomo, było mi przykro i byłam w szoku, nie? Ale potem przeważyło takie moje, wiesz, badawcza ciekawość, dlaczego tak jest, nie? Dlaczego fajne kobiety, które lubię, nie mogą słuchać o moim doświadczeniu. Jedno z pierwszych twoich pytań to było o to, jaki jest sens miesiączki. Czy ty ten sens odkryłaś? Tak, ja mam takie poczucie, że ja odkryłam ten sens. Znaczy, okay. Ja myślę, że to jest o to chodzi też, żeby każda z nas odkrywa dla siebie ten sens, nie? Nie żeby, właśnie, nie wiem, Natalia Miłuska powie ci, jaki jest sens miesiączki. Tylko żebyś ty, twojej, tak? No bo to jest twoja miesiączka i to jest twoje ciało, nie? I właśnie o to chodzi,
w byciu twórczynią, współtwórczynią kultury, że ty nadajesz sensy i nie musisz się bać, żeby je wprowadzić do kultury. To jest o mówieniu swoim głosem, nie? O tym, żebyśmy my mogły w wolny sposób doświadczać siebie i to wyrażać, tak jak nam się podoba, nie? I wtedy będzie różnorodność, będzie tych głosów ileś. Mój głos akurat jest taki, że ja totalnie kocham moją miesięczną. To jest mój głos, a jej sens wtedy tak zrozumiałam i jakby tak go rozumiem w perspektywie całego cyklu. Tamtych sensów jest oczywiście ileś, ale taki podstawowy sens jest taki, że miesiączka jest o końcu i nowym początku, że miesiączka jest o przemijaniu. Dlatego, że to jest ten moment w cyklu, kiedy złuszcza się ta wewnętrzna skóra macicy i wypływa razem z krwią. To jest trochę tak, wiesz, jak wąż zrzucający skórę, ten moment, nie? Że jakby zrzucasz tą skórę, ona przemija, tak? Bo ta wewnętrzna wyściółka macicy, ona rzeczywiście umiera co miesiąc, tak? To jest niesamowite, że tam przestaje dopływać krew, dopływać tlen, tak? Jest ta doba przed miesiączką, kiedy jest się w takim stanie, no, kiedy rzeczywiście się w nas dzieje taka mała śmierć. Biolożki się nad tym zastanawiały, po co w ogóle nam jest to, czemu mamy coś takiego w sobie, tak? Dlaczego takie zjawisko zachodzi w naszej macicy? No, one twierdzą, że to jest bardziej opłacalne dla ciała, żeby co miesiąc przygotować macicę na potencjalny zarodek i potem mieć cały ten biznes, tak? I to wszystko jakby anihilować i potem zacząć znowu od początku, tak? Niż trzymać nas cały czas w hormonalnym, energetycznym stanie takim podwyższonej jakby gotowości, wiesz, bo przygotowanie na zatrudnienie, no to jest bardzo dużo energii, bardzo dużo substancji odżywczych, więc jakby ja tak widzę sens miesiączki, że to jest ten moment, kiedy w twoim ciele się dzieje koniec i nowy początek, bo od razu zaczynają pracować jajniki od razu, więc to jest taka trochę śmierć i odrodzenie. To nie jest łatwy w naszej kulturze w ogóle wątek, nie? W ogóle przemijanie, no, się go boimy. Ale kiedy jesteś tą panią zmiany, no to jest taka kompetencja, że ty się dobrze czujesz w zmianie, że ty umiesz kończyć coś i zaczynać na nowo, że to jest dla ciebie łatwe, że jakby masz to w ciele, że w ogóle życie jest gdzieś cykliczne. I tą metodą od studiowania samej miesiączki, tamu wokół niej, emocji, tak, jakie ona budzi, jak to jest w tych różnych kulturach, dlaczego jakby ja wkroczyłam wtedy na szerokie wody cyklu i zaczęłam odkrywać bardzo też, o czym jest ovulacja, o czym w ogóle jest cały cykl, o czym może być. I tutaj tylko powiem, że dlatego właśnie z perspektywy biologicznej miesiączka nie jest o oczyszczeniu. To jest taki sens, który współcześnie się nadaje miesiączce. I też on trochę płynie właśnie z tych kultur, w których uważa się, że gdzieś kobiece ciało jest brudne, nie? Więc wtedy ono się raz w miesiącu oczyszcza, ale można się z tym spotkać. Ja bardzo nigdy tego słowa nie używam, bo to nie jest prawda. W takim sensie, że to endometrium, ono jest napakowane substancjami odżywczymi. Jeżeli kobieta zachodzi w ciążę i chce ją utrzymać, to wtedy, nim wytworzy się łożysko, z tego, co zostało zgromadzone w endometrium, się to, ten zarodek jakby, wiesz, czerpie, no, pokarm, powiedzmy, tak, jakby te zasoby. Więc jeżeli ta część się złuszcza, umiera i wypływa, to jest tak naprawdę krew miesięczna, to jest krew, taka sama czysta krew, jak ta, co płynie przez twoje serce, nie, czy przez mózg. I do tego te substancje odżywcze zgromadzone w endometrium, tak naprawdę to jest taki mega potencjał, tak, który oddajesz co miesiąc, ale to nie jest tak, że oczyszczasz się z toksyn, z czegoś brudnego, z czegoś ohydnego, tak? Jakby kończysz coś i robisz miejsce na coś nowego, ale to, co wypływa, to wcale nie był, wiesz, tak, jakiś twój najgorszy brud. Więc tutaj to jest bardzo ważne, jak o tym mówimy, bo ta metafora taka i w ogóle ten język, że miesiączka jest brudna, wiesz, współcześnie kobiety mówią, okej, jesteśmy, w ogóle, jak zapytam kobiety na wykładzie na przykład, czy uważasz, że kobieta jest nieczysta z natury? Wszyscy się na mnie patrzą, nie, oczywiście kobieta jest czysta, w ogóle jest super, nie? Ale jak przechodzimy niżej i zaczynamy rozważać tak jakby, no dobra, ale jak jest z tym, jak postrzegasz siebie, czy uważasz, że brzydko pachniesz, nie? Czy uważasz, że miesiączka śmierdzi? Czy się stresujesz, że tam są jakieś bakterie i toksyny, tak? To się nagle okazuje, że wiele kobiet żyje w stresie,
że coś w nich jest śmierdzącego i brudnego i brzydkiego. To jest część właśnie tej kultury zorientowanej na dominację, gdzie uważa się miesiączkę za dowód naszej nieczystości. Więc możemy tego w ogóle nie łączyć, ale jak się spojrzy na to, wiesz, tym antropologicznym okiem, to widać, że te zjawiska się po prostu ze sobą łączą. Ja tylko rzecz może o tej nieczystości, że były takie badania, takie badania, gdzie próbowano to udowodnić tam w latach 50. w Stanach, że miesiączka zawiera toksyny i bakterie i jest w ogóle niebezpieczna. To im wyszło. Powiodło się piaskiem, jak mówi moja przyjaciółka, to znaczy nic im nie wyszło. Oni powtarzali 3 razy to badanie, bo byli przekonani, że tam są różne paskudstwa i okazało się, że nie. Czyli dowód naukowy jest. To dowód naukowy, tak. To nie są moje fantazje. Dla mnie to jest bardzo ważne, żeby właśnie opierać się na doświadczeniu, iść za badawczymi pytaniami, sprawdzać to z literaturą i z badaniami, wiesz, naukowymi, tak? I że dopiero wtedy mamy pewną taką całość, która mi pozwala mówić o czymś, nie? Że ja czuję się uprawniona, żeby się tym dzielić. Ale jeszcze chciałam na sekundę wrócić do tego, bo też mówiłaś o tym, że no nie żyjemy się komfortowo z przemijaniem, ale też myślę sobie, że w ogóle ta druga część cyklu jest trudna, dlatego że postrzegana też jest za taki moment, kiedy czujemy się słabiej, a to już nie, to już można by powiedzieć właśnie znowu w naszej kulturze nie jest dobre. Dobrze jest wtedy, kiedy działasz na 100%, masz na wszystko siłę, a im bliżej miesiączki, tym może być tak, że fizycznie czujesz się gorzej. I jeszcze też myślę sobie, że mówiłaś o tym, że odpoczynek potrzebny nam jest w trakcie miesiączki i tak, fizycznie pewnie tak, ale też ten czas przed miesiączką to jest często czas, kiedy potrzebujemy szczególnie emocjonalnie, psychicznie odpoczynku. To, czy mamy trudne objawy cyklu, tak jak PMS albo jak bolesne miesiączki, jeżeli jesteśmy zdrowe i nie jest to kwestia tego, że mamy jakąś chorobę, nie wiem, mięśniaki macicy albo endometrioza, albo wiesz, tak jakby, no bo tutaj zawsze pierwsze to jest sprawdzenie zdrowia naszego, tak, czy jesteśmy zdrowe, ale jeżeli jesteśmy zdrowe, a mimo to mamy, nie wiem, bardzo trudne doświadczenie tutaj, nie wiem, tak, tego PMS-u czy bolesnych miesiączek, no to jest tak, że właśnie to jest bardziej wielowymiarowe, jest kilka czynników. I jednym z tych czynników jest to kulturowe nastawienie do cyklu, no bo ono sprawia, że w ogóle ten cykl ignorujesz, go nie znasz, że nikt ci nie nauczył, że on może być fajny, że to jest temat, o którym się nie mówi. No to jest tak, jakby sobie, nie wiem, no trochę to można porównać na przykład do sytuacji ze sportem, nie? Że no jeżeli masz kulturę, w której nie wiem, wszyscy się wstydzą na przykład jak wyglądają, kiedy biegają, nie? Albo uprawiają jakiś sport, no to nikt nie będzie o tym mówił i wszyscy będą tylko siedzieć i nikt nie będzie, nie wiem, chodził na dwór biegać, tak? No, no i w efekcie, nie wiem, wszyscy będą, nie wiem, mniej sprawni, będą mieć różne problemy zdrowotne i tak dalej, tak? Na takim prostym przykładzie to widzimy, tak? I tutaj jest tak samo, że jeżeli masz kulturę, w której jakiś temat jest tabu, jest, nie wiem, o nim się nie opowiada, nie edukuje się, w szkole jest mnóstwo wstydu, lekcje dotyczą krwawienia z dróg rodnych i to jest jedna lekcja tam w 4 klasie, tak? Ty, i no to jakby w efekcie w ogóle nic nie wiemy na temat cyklu jako kultura, a właśnie kobiety bardzo od siebie dużo wymagają, bardzo dużo od siebie wymagamy i wymagamy od siebie takiej w ogóle potwierdzania swojej wartości przez ilość naszej, jakby potwierdzamy swoją wartość przez aktywność non-stop. Taka jest moja wypowiedź, że nie jesteśmy w stanie odpuścić i jest dla nas ważniejsze, żeby jest jakiś pewien rodzaj niepewności, który kobiety w Polsce sobie mają. Tak, pewien rodzaj niepewności, czy dość dobrze wyglądam, czy dość dobrze, czy w ogóle generalnie, czy dość dobrze. I to jest coś, co moim zdaniem wiąże się z doświadczeniem też pierwszej miesiączki i z tym, że podczas pierwszej miesiączki dostajemy od kultury, w której żyjemy, jakiś przekaz na temat tego, co to znaczy być kobietą. No i zobacz, dzieje się z tobą coś mocnego fizycznie, płynie z ciebie krew, nie umierasz, nie? Ale jakby musisz udawać, że nic się nie stało.
Polacy, nic się nie stało, nic się nie dzieje, nic tu nie ma, nic się ze mną nie dzieje. I to jest mega wspólny przekaz, który mamy wszystkie w tej kulturze, bo co się z tobą dzieje ważnego, nie istnieje i jest nieważne. Jeszcze ukryć to tak, żeby nikt nie zauważył. Absolutnie tego nie zauważył. Każde zdarzenie kulturowe ma swój sens, tak? I to, że na przykład rodzice w ogóle nie reagują i udają, że nic się nie stało, to nie jest tak, że oni nie dali żadnego przekazu. Oni dali kulturowy przekaz, twoja miesiączka, a więc ty, jest nieważna. Ważniejsze jest to, czy lekcje są zrobione, czy piątka jest tam osiągnięta z czegoś tam, czy klasówka dobrze została zaliczona, czy wiesz, to, nie? Czy jest sprzątnięte na przykład, tak? Jest to ważniejsze niż to, co się z tobą dzieje. I my jesteśmy w taki sposób wychowane. Oczywiście są sytuacje, gdzie nie wiem, jacyś rodzice podeszli do tego inaczej, ale generalnie to też te badania pokazują, o których na pewno też rozmawiałaś już w swoim programie, że kobiety mają kiepskie doświadczenie pierwszej miesiączki. I jakby to jest taka moja hipoteza trochę badawcza, robocza, że ponieważ dostajemy taki przekaz, że to, co się z nami dzieje, miesiączka, ciało, zmiany w ciele jest gdzieś nieważne i my jesteśmy w związku z tym nieważne, a oprócz tego w Polsce bardzo mocny jest ten taki aspekt, że to na pewno teraz będziesz dziwką, będziesz seksualna, często dziewczynki w ogóle tego nie rozumieją, a dorośli reagują bardzo mocno i trudno, tak? No to gdzieś też coś jest z nami nie w porządku i my potem jako dorosłe kobiety jesteśmy hiperaktywne, nadaktywne i cały czas udowadniamy sobie bez końca, że jesteśmy wystarczająco dobre. Bardzo trudno jest się kobietom rozluźnić, wyluzować, olać. Od różnych stron można to zjawisko zaobserwować w kulturze i dlatego miesiączka nam bardzo przeszkadza i ten czas przedmiesiączkowy, bo ona nas kontaktuje z tym, co dla nas jest słabością, czyli z tym, co boimy się nieświadomie, podświadomie, że będzie dowodem na tą naszą gorszość. No tak, i to też można usłyszeć. O, teraz ma miesiączkę, nie ma co z nią gadać. A, ma PMS-a, teraz coś tam, tak? Zobacz, to jest brak szacunku, to jest brak jakiegoś uznania, zobaczenia w tobie człowieka, czy nie wiem, inteligentnej, dojrzałej osoby, tak? To jest taki moment, kiedy inni ci mogą traktować jak dziecko z pobłażliwością. Więc jakby kończąc to, żeby nie popaść w depresję, tak? Ale jakby taką widzę zależność i taki naprawdę realny problem, który sprawia, że już w ogóle jak się zbliża ta miesiączka, to czujemy napięcie, że część w ogóle napięcia przedmiesiączkowego wiąże się z tym, że kontaktujemy się z całym tym kulturowym tematem. Całym tym tematem, właśnie. Jakby to nas kontaktuje, czy chcesz, czy nie chcesz, będziesz miała okres i właśnie już teraz poczujesz to, jak się czujesz jako kobieta, jak się czują kobiety w tym świecie, w którym żyjemy, czy masz wartość, czy musisz ją udowadniać, tak? To jest jakby ten moment, który nas konfrontuje, ponieważ dotyczy tego wydarzenia, miesiączki, tak? I jest bardzo dużo napięcia już jakby z samego takiego dotknięcia tematu nieświadomie. I dlatego jak prowadzę warsztat albo wykład, ale szczególnie warsztat, kobiety sobie to uświadamiają i zaczynamy o tym rozmawiać, to nagle się okazuje, że bardzo wiele napięcia miesiączkowego znika i bólu miesiączkowego znika i wtedy jest, och, myślałam, że jesteś szalona, jak powiedziałaś na pierwszym warsztacie z cyklu, że miesiączka może nie boleć, a teraz kurczę, w ogóle mnie nie boli, dokonałaś cudu, a ja nie dokonałam żadnego cudu, tylko po prostu przekułyśmy wspólnie ten balonik taki, te wielkie napięcie zeszło, nie? Tak. I to dlatego nie można patrzeć na miesiączkę czy na cykl, wiesz, jak na takie oddzielone kawałki. One są w kontekście tego, jak w tej kulturze widzimy kobiety, jak kobiety same potem siebie już widzą i same siebie przynaglają od środka, tak? Nikt już nawet tam nie musi stać. I na pewno jeszcze to jest może tak odpowiadając na twoje pytanie o tej słabości, że to jest też pokoleniowe, wiesz, w pokoleniu naszych babć nie ma może z Polski dużo takich relacji, ale jest dużo, no dużo, trochę jest, jakichś takich relacji powiedzmy ze Stanów, nie, gdzie tam ten temat w trakcie drugiej fali feminizmu też się pojawił wcześniej, no to tam mam babć, no to tam wtedy
innym pokoleniu miesiączka PMS był łączony z wściekiem, że to są wkurwione, złe kobiety, agresywne. Aha. I też kobiety tak tego doświadczały, że nagle się złoszczą i nie są w stanie tego skontrolować. A współcześnie, wiesz, kiedy prowadzę warsztat, to zawsze się tam, jest taki moment, że pytam się o ulubione i najbardziej nielubiane momenty cyklu, nie? I kiedyś, jeszcze z 10 lat temu, kobiety na ogół stawały w tym miejscu, gdzie miesiączka i mówiły, że jej najbardziej nie lubi. A teraz wszystkie, jakby, no jest tak, że zwykle 90% grupy staje w miejscu przedmiesiączkowym i to jest to najtrudniejszy dla nich czas, tak? I taki, który je wymańcza i wymaga jakiejś zmiany. A zastanawiam się też, na ile to nie jest związane z tym, że zobacz, to wszystko, co się odbywa, czy na warsztatach, tak z tego, co zrozumiałam, co powiedziałaś, dzieje się wokół miesiączki. Jeżeli pomyślimy o mediach społecznościowych, o jakichś inicjatywach współcześnie, to znowu też jest cały czas miesiączka. A może my wciąż za mało mówimy o tym, co się dzieje przed nią i cały czas to jest często w żarcie, jakby chcemy zwracać na to uwagę, ale cały czas to jest takie trochę żartobliwe, nawet same kobiety być może. No wiesz, to są takie nieśmieszne żarty na mu, nie? No bo dlatego na przykład ja teraz nie pracuję tylko z miesiączką, tylko z całym cyklem. Bo no bardzo właśnie to odkryłam, że jakby to, jak doświadczamy siebie przez cały miesiąc, jak w ogóle to bardzo dużo zmienia, tak? Wiesz co, jest też tak, że no, na tych warsztatach, które prowadzę, jest zawsze przestrzeń na to, żeby nie lubić miesiączki, że to nie jest tak, że ja teraz mam taką, wiesz, zbawczą teraz, że lubcie wszyscy swoją miesiączkę, chociaż po prostu zbija nas z bólu. Nie, to nie jest taka metoda. Ta metoda polega na to, żeby zrobić przestrzeń na to, co się realnie czuje i na twoje realne doświadczenie, bo dopiero jak je wyrazisz, to ono może się jakoś przetransformować czy zmienić. Jeżeli masz kogoś, kto nie cierpi swojej miesiączki i teraz stanę nad nią, to nad tą kobietą, powiem, no lub tą miesiączkę, no to przecież ona będzie jeszcze bardziej nie cierpić miesiączki i mnie, tak? Ja wtedy stworzę w tej grupie taką przestrzeń, w której nie będzie można szczerze wyrażać tego, co się czuje, swojego doświadczenia, tylko od drugiej strony, nie? Od tej strony, że teraz nagle wszystkie lubmy czegoś, czego nie lubimy, nie? No to nie jest moja metoda pracy. Moja metoda pracy jest wejść w mięso, w temat, w konkret, zrobić przestrzeń dla realnych doświadczeń, bo jak się je wyrazi, to one się wtedy zaczynają zmieniać i robi się przestrzeń na to, żeby może odkryć, czemu są nieprzyjemne, żeby przyczyna tego, że są nieprzyjemne, gdzieś, nie wiem, nagle została wyrażona i one, wiesz, robi się przestrzeń na to, żeby doświadczać tego w inny sposób. Ale to nie jest też coś, co zajmowało miejsce, no i pojawia się przestrzeń na coś nowego. No i pytanie teraz, czym tą przestrzeń zapełnisz, prawda? No i to wtedy możesz wrócić do doświadczenia ciała i się okazuje, że ono się trochę zmieniło, nie? Więc ja nie jestem misjonarką, wiesz, przyjemnej miesiączki, bo bardzo nie lubię wszelkiego rodzaju misjonarstwa, bo to jest takie właśnie narzucanie, to jest ta kultura dominacji. Teraz ta pani jest autorytetem w tej grupie i ona nam wszystkim powie, co my mamy czuć, tak? O nie, tak, nie, to jest po prostu tak sprzeczne, dlatego ja czasem muszę być to trochę potłumaczyć, o co mi chodzi, bo to w ogóle jest nieoczywiste, że ta metoda pracy, którą proponuję, jest robienie miejsca na doświadczenie i sprawdzaniem, jak ono się może zmieniać, nie? A jeszcze kończąc tą myśl o tych zakazanych emocjach, to dla tego pokolenia, powiedzmy, bardziej zakazane było złuszczenie się. Były te grzeczne dziewczynki, to miało być miłe. A dla nas współcześnie wydaje mi się, że coraz bardziej zakazane jest pokazywanie swojej bezradności. Bezradności, miękkości, podatności na zranienie. Tak, że słabości, to co widziałaś, słabość, że dlatego jest trudny ten PMS, bo doświadczamy słabości. A ja postrzegam PMS jako taki, nie PMS, tylko ten czas w ogóle przedmiesiączkowy, kiedy spada energia do działania, ale rośnie sensytywność, rośnie wrażliwość na bodźce, czyli zdolność czucia. Więc postrzegam go jako taki w ogóle, wiesz, trochę coachingowy czas. Twoje ciało uczy cię, jak czuć. W ogóle co się robi z uczuciami, co się robi z emocjami, jak do nich podejść. Bo jeżeli tego nie umiemy, a to jest rzecz, której się nie uczymy i nie masz w szkole lekcji, co robić z uczuciami, nie?
Tak, dokładnie. Ale wiesz co, tak sobie teraz pomyślałam, że właśnie mówisz, że w drugiej fazie cyklu jest to czucie takie intensywniejsze, no tylko, że w tym czuciu może pojawiać się dużo złości, a złości czuć nie chcemy, no więc już jest koniec czucia w takim razie. To nie chcę czuć. To pokazuje, że nie mamy kompetencji, że nie wiemy, co się robi ze złością. Co się robi ze złością? Co się robi ze słabością? Co się robi, jak się pojawia, nie wiem, takie poczucie, że jestem bezradna i nie wiem, co dalej? Co się z tym robi? Wiesz, że ja nie wiem, co mam ci odpowiedzieć. Właśnie. I zobacz, to o to chodzi, że co wtedy się robi w naszej kulturze? Się od tego odcina, w sensie, że jakby staramy się to wyprzeć i tego nie czuć, nie? I nakładamy pokrywkę na ten garnek. Tak. Mówimy, nie, wcale nie jestem zła, nie, ogarniam to, daję sobie z tym radę. No i wtedy jest pokrywka na tym garnku, a ogień tam się od dołu pali, nie, bo to już jest czas przed miesiączką, więc w końcu ta pokrywka walnie i nastąpi mały wybuch, tak, i wtedy nawrzeszczymy na kogoś, no i jest dowód na to, że kobiety przed miesiączką są jakie szalone, tak, więc jest tam jeszcze gorzej, tak, i się robi takie błędne koło. Co robić z taką delikatnością, jak z nią w ogóle być? O tym mówię i na przykład w tym programie, który teraz mam, który stworzyłam w pracy z cyklem, to żeby zlikwidować PMS, pracujemy bardzo dużo z tym, co się robi z uczuciami, co się w ogóle co się robi z emocjami, czy można je przyjąć, uświadomić sobie na przykład, nie? Że w ogóle to jest taka kompetencja, której uczę, że emocje są do tego, że jakby nic z nimi generalnie nie trzeba robić, oprócz tego, żeby je sobie uświadomić, nie? Świadomie je przeżyć, nawet przez chwilę, wyrazić je. I one wtedy mają taką tendencję, one są takie, wiesz, wodne, nie? Że zaraz popłyną i już ich nie ma. To nie jest tak, że ta emocja się pojawi, to po prostu na wieki ona w nas zostaje, nie? Tylko nie mamy kompetencji. Albo właśnie wchodzimy w walkę i wtedy, nie wiem, wchodzimy w konflikt, jak nie wiemy, jesteśmy złe, to nie mamy takiego nawyku, takiej umiejętności, żeby teraz się zatrzymać i to poczuć, okej, okay, jestem zła, ale czemu w ogóle jestem zła? Co mi mówi ta złość? Czy jakby, czy gdzieś zostało przekroczone jakieś moje granice? Czy ja się na coś nie zgadzam, a się na to zgadzam w praktyce, tak? Jakby, czemu ja jestem zła? Nie ma w ogóle takiej kompetencji, żeby się zatrzymać i sobie to uświadomić, tylko jest tendencja, żeby to przykryć, a potem wywala to na ogół na partnera albo partnerkę, albo na dzieci i potem jeszcze czujemy się beznadziejnie, bo żeśmy się z kimś pokłóciły, tak? I ja oglądałam, wiesz, bo ja sobie zbieram dużo różnego materiału i mam bardzo badawcze podejście i sobie na przykład oglądałam, jak tam na Wallu jakieś celebrytki była cała dyskusja, co najbardziej wrednego robicie, najbardziej wasze chamskie teksty przed miesiączką. No to właśnie o to mi chodziło, że tak wygląda cały czas rozmowa o tym czasie przed miesiączką. Że to jest, wiesz... Kobiety tam pisały, to było takie... W sensie, że taki poziom przemocowości w komunikacji, takie chamstwo i taka wredota, no powiedzmy sobie to szczerze, nie było to wcale fajne. To, żeby być w kontakcie ze sobą i dać sobie prawo do złości, nie polega na tym, żeby dać sobie prawo do tego, żeby wyzywać innych albo ich poniżać. A tam było bardzo dużo poniżania mężczyzn, bardzo dużo agresji. I to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby zadać sobie pytanie, dlaczego ten facet budzi we mnie taką agresję, tak? Co, na co się zgadzam na przykład w tej relacji, na co nie mam zgody? O co jestem zła? I powiem ci, że odkąd pracuję w taki sposób z emocjami, tymi przedmiesiączkowymi, nie spotkałam ani jednej irracjonalnej złości. Nie istnieją irracjonalne uczucia. Nie, uczucia nie są irracjonalne. Jeżeli, nie wiem, bierzemy antykoncepcję hormonalną albo jakieś inne hormonalne leki, które są źle dobrane, okej, wtedy na fali hormonów możemy mieć irracjonalny wybuch emocji. Zgadzam się. Ale wszystkie inne, które nie są, wiesz, jakby z chemiczną, medyczną, z powodu jakiegoś tak substancji, nie wiem, psychoaktywnej, którą przyjęliśmy, tylko po prostu są tak. Normalnymi, codziennymi emocjami, nie ma złości, która by była irracjonalna. Ta złość jest informacją, że w jakiś sposób przekraczasz swoje granice, nie? I o to mi chodzi, kiedy mówię, że na przykład dziewczynki są zostawione same sobie, tak samo zresztą jak chłopcy, w okresie dojrzewania,
że to, czego oni by bardzo potrzebowali, to takiego programu w szkole, który byłby równie ważny jak matematyka albo religia, która w polskiej szkole jest bardzo ważna, bo jest w kolekcji. Takich zajęć po prostu psychologicznych, podstawowych pod tytułem, jak uświadamiać sobie własne emocje i co z nimi robić. Oczywiście, oczywiście. A ten moment przed miesiączką jest taki, kiedy po prostu wszystko, co miałeś tam zamiecione pod dywan, ci wyłazi, nie? I nie możesz już tego dłużej skontrolować. To jest ten moment, kiedy po prostu nie jesteś w stanie tego zrobić, no. Tylko, że to może być czymś, co cię na maksa osłabia, albo możesz jakby połączyć się z tymi uczuciami, znać je, wiedzieć, co z nimi zrobić, czyli zyskujesz niesamowitą kompetencję i wtedy te emocje i w ogóle cała twoja uczuciowa, emocjonalna strona przestaje być twoją słabością, a zaczyna być twoją siłą. I na przykład dla mnie moje uczucia i emocje są mega siłą, bo są właśnie połączone ze świadomością. To jakby jak sama widzisz, jakie to jest niesamowite bogactwo, że możemy na ten cykl spojrzeć od strony takiej negatywnej, czegoś, co nas obciąża, albo możemy na niego spojrzeć od takiej strony, że jeżeli będziemy jakby eksplorować to, czego doświadczamy w poszczególnych fazach cyklu, to tak naprawdę to są jakieś drzwi do pełni bycia człowiekiem, tak? Bo jakby w każdej fazie cyklu nabywasz jakieś kompetencje, nie? Tylko potrzebujesz tego do kogoś, kto w ogóle sam ma te kompetencje i w ogóle rozumie, że to się łączy z cyklem, więc na przykład dlatego ja teraz pracuję z cyklem i robię taki program, tak moc cyklu, taka jest jego robocza nazwa, ale jakby takie warsztaty, czy to będę robić kurs online teraz, bo cykl jest wyspą skarbów, naprawdę, tam w każdej fazie są niesamowite kompetencje, niesamowite jakości do odkrycia, które cię mogą mega wzmocnić, ale jeżeli ich nie znasz, jeżeli jeszcze do tego dostałaś bardzo kiepski przekaz na temat tego, jaka jest rola kobiety, no to one mogą cię totalnie upieprzać. Tak. Być wkurzona, zmęczona tą cyklicznością, nie cierpieć miesiączki, mieć koszmarny PMS i wtedy rozumiem, że możesz jej totalnie nie lubić. Co mogłybyśmy sobie zrobić, jakieś takie twoje wskazówki, może na początek, żebyśmy troszkę do tego, taki pierwszy krok w kierunku poznania tego cyklu zrobiły. No jest bardzo dużo tego, co można zrobić. Myślę, że podstawową kwestią jest przełamanie samotności. Bo ten nasz przekaz związany z przy pierwszej miesiączce na temat bycia kobietą jest taki, że musisz sobie radzić sama, prawda? No bo jeżeli nikt się nie może dowiedzieć o twojej miesiączce, no to musisz sobie radzić sama. I jesteśmy gdzieś bardzo przyzwyczajone do naszej samotności w takich ważnych rzeczach, nie? Że tutaj niby jesteśmy razem, mamy różne relacje, ale jakby zakładamy, że są rzeczy, z którymi musimy sobie radzić same i na pewno to jest nasze ciało, nie? I w takich miesiączkach. Więc bardzo jest wspierające i bardzo pomaga, jeżeli się ma bliskie kobiety, nawet jedną przyjaciółkę, nie wiem, siostrę, koleżankę, kogoś, z kim się rozmawia, z kim się zacznie rozmowę, nie? Może czasem to jest partner najpierw, czy partnerka, tak, ale nie mówię, że to musi być kobieta, nie? Może łatwiej nam jest czasem paradoksalnie rozmawiać z partnerem, czy nie wiem, z bratem, nie? Chodzi mi o to, żeby przerwać ten tabu milczenia. Że nie wolno o tym mówić. I teraz kiedy je, bo to jest jeszcze takie ostatnie zjawisko, może o którym chciałam powiedzieć, ono jest tutaj bardzo, bardzo mocne, że w Polsce, tak ja bym to opisała, jest taki rytuał społeczny, że jeżeli grupa kobiet rozmawia o miesiączce, to musi się odbyć taki sąd nad tą miesiączką, taki hejt. Trzeba pod jakby rytuał społeczny, czyli są pewne jego fazy, co trzeba powiedzieć, tak? To jest rytuał społeczny, że wiadomo, co po czym trzeba, nie? I ten rytuał polega na tym, że jedna kobieta mówi, proszę, mam okres, a druga, o, ja też miałam, Boże, jaki to koszmar, trzecia, nic mi nie mów, ale my jesteśmy biedne, nie? I tam coś tam, nie? A ja to taka była wkurwana i tam no jakby generalnie trzeba tak jakby wspólnie zhejtować tą miesiączkę, gdybyśmy sobie wyobraźli, że ta miesiączka jest taką jeszcze koleżanką naszą, nie, która tam siedzi z nami na tej kawie, no to ona by była zawsze ta zła, nie, zawsze ta zła, nie, ta, która jest wszystkiemu winna i zawsze trzeba tam ją kopnąć w dupę po prostu, ta miesiączka, to jest ona.
I teraz są czasem kobiety, które przychodzą do mnie i mówią tak, słuchaj, jesteś pierwszą osobą, którą słyszałam publicznie, która powiedziała, że lubi miesiączkę, powiem ci to w tajemnicy, boję się to powiedzieć moim koleżankom, ja też. I to jest takie, czy one mnie za to zabije, czy nie. Więc jak mówię tej przestrzeni, żeby zacząć rozmawiać o miesiączce, no to mówię o czymś takim, nie, żeby to zrobić w taki sposób, że możesz ją nie lubić, a możesz ją lubić, że w ogóle możesz zacząć o tym mówić, że to może być różne dla ciebie, nie? Żeby wyjść trochę z tego takiego, wiesz, to jest taki mechanizm, że jest pewien kozioł ofiarny, no jest ta miesiączka, która jest dowodem historycznie naszej gorszości, naszej niższości, tego, że jesteśmy brudne, gdzieś tam gorsze jako kobiety, więc się od niej dystansujemy, to jest dla mnie w pełni zrozumiałe, skąd się ten rytuał wziął. To jest jakby takie powiedzenie, to nie ja jestem nieczysta, zła, głupia, to ona, to ta miesiączka, to nie ja, tak? Stajemy po stronie silniejszego, tak? I powtarzamy. To jest trochę tak, jak się spotyka towarzystwo i wszyscy mówią, no jestem za prawami kobiet, ale to jest feministki. Ja to nie jestem feministką, jestem za prawem kobiet do pracy, ale nie jestem tą złą feministką. Tutaj miesiączka jest tą naszą złą feministką, tak? Ona jest tą... Tak. Wiesz, trzeba jakby się od niej, to nie ja. Jak mówię o rozmawianiu miesiączce, to mówię o takiej przestrzeni, w której możemy komuś zaufać i nie musimy odtwarzać tej gry, nie? Nie musimy tego jakby w taki sposób dać sobie tego poczucia bezpieczeństwa. No bo to robimy po to, żeby się poczuć bezpiecznie po prostu między ludźmi, nie? Nie zostać odrzucone, więc tak jak mówię, rozumiem skąd się ten zwyczaj bierze. Tak? I dlaczego on jest taki silny. Gdzieś generalnie, wiesz, no, to tak mi się wydaje, że to jest takie ważne, żeby właśnie nie oceniać, nie? I nie mieć to słuszne. To, co jeszcze możemy zrobić, to zacząć sobie, nie wiem, notować trochę, choć troszkę, jakby tak obserwować siebie w różnych fazach cyklu, tak, żeby odrobinę zaprosić tą świadomość, nie, że mogę w ogóle odkryć, o czym to jest, że to ja mogę odkryć, że to jest moje prawo, żeby odkrywać, nie wiem, swoje ciało, siebie i nawet po prostu sobie to zapisać, nie, że a przed miesiączką to teraz czułam się tak i tak, a tutaj w miesiączce tak, nie, potem w następnej fazie cyklu, nie wiem, jakoś tam się czułam, taki miałam czas. I wtedy czasem się pojawia ta ciekawość, ale czemu? Nie wiem. Zawsze zła. No to co mnie tak złości, nie? Co mnie tak wkurza? Bo jakby ja patrzę na kobiety z szacunkiem. Jeżeli ciebie coś wkurza, to zakładam, że masz powód, żebyś cię coś... W sensie, jeśli się złościsz, to masz jakiś powód, tak? Tam o coś chodzi. Więc to jest na pewno taki drugi krok, żeby choć trochę zacząć zwracać na to uwagę. No i naprawdę zainspirować się, pozwolić sobie zainspirować tymi zwyczajami związanymi z czasem przedmiesiączkowym czy miesiączkowym, z czerwonym namiotem, dlatego że to są takie, wiesz, historie kobiet, które mi na przykład mówią, że tak, piszą, słuchaj, no nie wiem, nie widzieliśmy się pół roku, nie, coś tam, że zrobiłam sobie czerwony namiot, wysłałam dzieci do teściowej, nie, kupiłam sobie wino. Leżałam cały czas i spałam, nic nie robiłam, nie? Ale to jest właśnie o takim, bo też często kobiety, jak wszyscy robią ten czerwony namiot, to wtedy mają takie wymaganie, bo teraz muszę coś odkryć, poczuć, coś takiego ma się głębokiego wydarzyć, wiesz, w sensie, że wtedy jakby to jest zjada w drugą stronę. Na ogół jesteś tak zmęczona, że po prostu masz ochotę spać, albo leżeć, albo nie wiem, tak? Chcę sobie pooglądać. Albo chcę coś pooglądać i po prostu chodzi o tą energię taką, o tą taką decyzję, że teraz ja będę ważna, nie? Ja będę ważna dla siebie. I to jest najbardziej odczarowujące, wydaje mi się, żebyś spróbowała spojrzeć na siebie w lustro i sobie to powiedzieć, jesteś dla mnie ważna, tak? Jesteś dla mnie ważniejsza niż. To, że myślę, że nie mamy w ogóle często takiego pozwolenia na to, żeby powiedzieć, że ja jestem ważniejsza od czegoś innego, a już na pewno nie jestem ważniejsza od obowiązków związanych z dziećmi, obowiązków związanych z mężem, obowiązków związanych z pracą. Tylko, że no jeżeli tego nie zrobimy, to będzie się działo to, co mówiłaś wcześniej,
że kiedyś to wybuchnie, jeżeli nigdy nie pozwolimy sobie w żadnym momencie być tymi ważniejszymi, no to kiedyś to wyjdzie i kiedyś ci wszyscy, którzy są wokół nas, będą musieli sobie za to zapłacić, być może. No ale też tak naprawdę, to wiesz, jest takie, no bo to jest oczywiste, nie? To są historie tych wszystkich kobiet, które po prostu, wiesz, się na coś godzą, a potem, nie wiem, tak, nie mają mieszkanie, nie wyrzucają telewizor przez okno. No są takie historie, to nie jest tak, że to się nie dzieje. To się dzieje. Ale oprócz tego, i to rozumiemy, to jest ta konsekwencja, ale jest też ta konsekwencja każdego dnia. Bo jeżeli ty nie jesteś dla siebie ważna i nie masz przestrzeni w ogóle żadnej na kontakt ze sobą, to tak naprawdę nie żyje się z tobą tak strasznie fajnie, tak? Najprzyjemniej żyje się z ludźmi, czy to jest matka, czy to jest żona, czy to jest, wiesz, partnerka, czy to jest koleżanka z pracy, z osobami, które są w kontakcie ze sobą, które dbają o swoje granice. Bo jeżeli nie dbasz o swoje granice i ich nie stawiasz i jakby nie jesteś dla siebie ważna, to okej, ktoś cię może wykorzystać i może to być mu na rękę, ale jakby to jest życie pełne napięcia, wnosisz napięcie, cały czas wnosisz to napięcie, gdziekolwiek jesteś. Jeżeli czujesz się niepewna siebie, tak, swojej wartości, no to też budujesz pewną fasadę, potem wkładasz dużo energii w to, żeby ją podtrzymać, żeby ludzie cię lubili. Więc to tak naprawdę to jest bardzo napięte, zestresowane życie. I kobiety, które mają takie poczucie, że odkładają siebie na bok dla dzieci, to jest bardzo często, tak? No to jak sobie uświadamiają, że tak naprawdę to nie jest fajne dla ich dzieci mieć takie spięte matki i że tak naprawdę ich partner nie kocha je dlatego, że zrobią perfekcyjny super obiad, tak? Tylko tak naprawdę to jest przyciągające dla ludzi, jak jesteś w dobrej relacji ze sobą, tak? W dobrym kontakcie ze sobą. To po to o tym mówię, bo to jest taki trochę, wiesz, taka iluzja, nie? Że jeżeli spełnię te wszystkie wymagania, które sama sobie stawiam, które kultura mi stawia, będę perfekcyjna na wielu polach, to wtedy dostanę tą miłość, tą akceptację. A to jest iluzja, jest dokładnie odwrotnie. Im bardziej starasz się dostosować, tym bardziej jesteś spięta i tym mniej dostajesz tej akceptacji tak naprawdę. I to wydaje mi się, że uświadomienie sobie tego czasem bywa taką pomocą, bo ja wiem, że jest bardzo trudno tutaj zrobić pierwszy krok i powiedzieć sobie, odpuszczam, tak? Dzisiaj odpuszczam. Spróbuję, choć trochę. No. Już na koniec, kończąc naszą rozmowę, wrócę do początku, bo zaczęłyśmy od czerwonych namiotów, zaczęłyśmy od tych spotkań kobiet i powiedziałaś wtedy, że jak to się działo, że te kobiety miały okres w tym samym momencie. No więc jak to się działo? To są dosyć ciekawe badania, bo tak, wiele wskazuje na to, że światło księżyca w pełni stymuluje owulację. Nawet Japończycy robili takie badania, które to potwierdzały i jest jakby pora takich poszlak albo dowodów z rdzennych kultur, które nie miały sztucznych źródeł światła, tak? I wtedy wiesz, jak nie masz sztucznych źródeł światła, masz jakieś tam ognisko, które sobie zapalisz, ale no nie masz całej elektryczności, której my mamy. Więc to, czy jest pełnia czy nów księżyca, to jest wielka różnica. Nie wiem, jak byłaś kiedyś na spacerze nocą, no to jak jest pełnia, to wszystko widać i super, generalnie można sobie pójść na spacer. Jak jest nów, to w lesie może być tak ciemno, że się nie widzi twojej ręki, tak? Więc jakby ta dla ciała ludzkiego to jest bardzo duża różnica. No i w ogóle jest tak, że jakby to światło księżyca tam, nie wiem, na przykład wpływa na kobiety w ciąży, jest bardzo dużo porodów, to na każdej porodówce ci powiedzą, że wokół pełni jest bardzo dużo porodów, tak? I to w ciąży w dzisiejszych czasach. Tak, w dzisiejszych czasach nawet też, tak, a wtedy tym bardziej. No więc ponieważ kobiety na przykład z tego plemienia Jurok, o którym wspominałam, mówiły, że tam babcia mówiła, jak się wyjdziesz z rytmu, to idź siedź w księżycu, to wrócisz, tak, żeby się naświetlać światłem księżycowym. Potem Japończycy zrobili badania, które nam naświetlali kobiety, światło stężenie, światła księżycowego i tak dalej. No i im wyszło, że tak, że ich zdaniem jest taki wpływ. Tylko że on teraz został zgubiony, więc jeżeli kobiety miały owulację w okolicach pełni, no to wtedy bardziej miesiączkowało wszystkie w nowym księżycowym, czy w tej drugiej fazie cyklu i bardziej ten cykl był zsynchronizowany z księżycem
i kobiety między sobą były synchronizowane i rysunki naskalne pokazują z czasów prehistorycznych, tak jakby wskazują na pewne doświadczenia tego typu i aborygeńskie mity i przekazy, jakby z różnych stron świata, z kultur rdzennych. Dla mnie to było bardzo ciekawe. Oczywiście, jeżeli mówimy o tym, co było w dawnej przeszłości, to nie wiemy nigdy na 100%, czy tak było, no bo cała nasza rekonstrukcja prehistorii się teraz bardzo na przykład zmienia. Różne. Musimy pamiętać, że badacze też są wychowani w pewnej kulturze i dokonujemy jako badacze projekcji naszych założeń kulturowych, naszego wizji świata na to, co badamy, tak? Więc jakby jeżeli chodzi o prehistorię, to jak się zobaczy, jak w ciągu ostatnich 100 lat ona była opisywana, no to widać, ile tam było projekcji, na przykład cały ten taki wizerunek tego jaskiniowca, takiego dzikiego mężczyzny, który tam ciągnie kobietę za głowę z maczugą, to jest projekcja fantazji wypartych seksualnych badaczy męskich XIX-wiecznych, na, tak jakby, którzy siedzieli w swoich gabinetach, palili cygara i tam się wow, ale dzicy, nie? To jest jakby oczywiste, jak się czyta te książki, tak? Nie, to co potem mamy jakieś tam popkulturze. Teraz to się bardzo zmienia, są nowe metody badawcze i tak dalej. Ale jednak ta hipoteza jest dość mocna, że to jest w ogóle jedna z pierwszych prawidłowości, które żeśmy zauważyli jako ludzie, że w ten sposób też zaczęliśmy mierzyć czas. Że mierzyliśmy czas księżycowy, ale też czas menstruacyjny, no bo jeżeli znika z nieba ta główna lampa, czyli księżyc, jest ciemno, a z kobiet płynie krew i one nie umierają, no to wiesz, to jest coś, co już można sobie zaznaczyć kreską na ścianie jaskini i w ogóle jakby, wiesz, zacząć obserwować, liczyć czas. Wszystkie pierwsze kalendarze ludzkości to są kalendarze lunarne albo właśnie cykliczne. Więc tutaj nie będę teraz tam wchodzić w szczegóły, ale też te relacje z tych kultur rdzennych to potwierdzają, że te kobiety rzeczywiście miesiączkowały w tym samym czasie i miały wspólne odosobnienia miesiączkowe. I okej, my teraz tego nie możemy mieć, tak, bo są sztuczne źródła światła, bo bardziej się synchronizujemy albo asynchronizujemy między sobą. Więc tutaj wiadomo, że do takiego typu plemiennego życia się nie wróci, ale sama idea, żeby móc tak wspólnie się spotkać i udzielić sobie wsparcia, no polega na tym, że na przykład nie wiem, kobiety się spotykają w takim czerwonym, współczesnym czerwonym namiocie, nie wiem, przed porodem dla jakiejś kobiety, żeby jej, nie wiem, obspać ją płatkami kwiatów, dać jej siłę, wsparcie, nie wiem, tak, nie wiem, zrobić jej masaż, coś tam, tak? Można zrobić spotkanie jakieś dla dziewczynki, która ma pierwszą miesiączkę. Można sobie zrobić dla siebie, zaprosić przyjaciółki, ubrać czerwone sukienki i powiedzieć sobie właśnie, nie wiem, zrobić sobie taki wieczór, w którym po prostu napijemy się wina i powiemy, okej, okay, jaką dzisiaj dziewczynę podejmuję decyzję, będę dla siebie ważna, nie? I że w ogóle nazwę to. I jakby to było? Czy my w ogóle możemy być dla siebie ważne? W ogóle o tym pogadać, okay, nie? To wtedy są takie rzeczy, które bardzo są otwierające i wymagają tylko przełamania tego takiego, wiesz, schematu, nie? Że, bo tak naprawdę jak kobiety zaczynają o tym rozmawiać, to się okazuje, że każda ma coś do powiedzenia, i bardzo potrzebuje wyrazić to swoje doświadczenie i ono się wtedy szybko zmienia. Nie w sensie, że też jakby samo wypowiedzenie czegoś pierwszy raz w życiu i okazuje się czasem takim mega przełomem. Super, super. Okej, okay, no więc tą myślą bardzo taką też otwierającą potencjalne spotkania kobiet, które mogą się zrodzić po naszej rozmowie, możemy zakończyć nasze spotkanie. Ostatnie zdanie, że to właśnie, tak sobie myślałam o Twoim programie, że jest właśnie o byciu tą koleżanką, nie? Że gdzieś to w ogóle to jest, że dla mnie to jest też tej idei czerwonego namiotu, nie? Że no właśnie, no bądźmy tymi koleżankami, nie? Spotkajmy się i po prostu bądźmy dla siebie. Dokładnie, bo to jest i chodziło mi właśnie o koleżankowanie się z samą sobą i o koleżankowanie się z innymi w oku. Zobacz, odpowiedź moja na twoje pytanie to ja mówię czerwony namiot, ty mówisz koleżankujemy się, ale tak naprawdę takim to jest ta sama idea, tak? Żeby właśnie, żebyśmy były dla siebie ważne i żebym ja była dla siebie ważna.
że to jest to samo. Dokładnie, super. Super, bardzo Ci dziękuję.